Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moimi państwa gościem jest pułkownik Piotr Roński. Wywiad, wcześniej też kontwywiad, zaczynał w służbie bezpieczeństwa, pozytywnie zweryfikowany. Kopalnią wiedzy na temat służb nie tylko polskich, ale także rosyjskich, którymi się zajmował. A dziś porozmawiamy o tym, jak Donald Tusk próbuje nas wyciągnąć ze strefy zagrożenia wojną, ze strefy zgniotu. To ja się teraz zapytam, panie pułkowniku, jak blisko tej strefy jesteśmy, jak bardzo jest niebezpiecznie i co robi dokładnie Tusk? Jest bardzo niebezpiecznie, dzień dobry państwu. Jest bardzo niebezpiecznie, jest o wiele bardziej bezpiecznie, niż tam się nawet wydaje. Zresztą ta ostatnia konferencja Donalda Tuska gdzie wręcz powiedział o sytuacji krytycznej i w Ukrainie. I to była konferencja, która no niektórych mogła przestraszyć. Ja chciałem tylko zaznaczyć jedną rzecz. Proszę Państwa, ja nie, w odróżnieniu od wielu, ja nie sieję żadnej propagandy wojennej, żadnej paniki, nie straszę Państwa różnymi dziwnymi sprawami. Ja po prostu mówię dość pragmatycznie o tym, co jest. Ale zacznę od takiego rzeczy, którą mówię zawsze i mówię u siebie w audycjach zawsze, że proszę Państwa, wojna nie jest sprawą ludzi i narodu. Wojna jest zawsze sprawą polityków i finansów. Tylko i wyłącznie. Ludzie są wciągani w to. Politycy i wielka finansjera pije sobie później kawkę w Londynie płacząc krokodilnymi łzami nad tym, jak ludzie giną, bo ludzie mniej po prostu giną. Podobnie jest z Ukrainą, proszę Państwa. Chciałbym również, abyście Państwo nie wzięli, nie odebrali tego, co powiem, jako, tego, jako takich słów, że nie należało pomagać Ukrainie, nie należy pomagać Ukrainie. Należy. Może nie w taki sposób, jaki robił to PIS, ale należy. Donald Tusk ma ogromny problem, bo Donald Tusk ma politykę, ma spadek po polityce PiSu wobec Ukrainy i wobec Ukraińców. Tej polityki nie da się tak łatwo odwrócić i to widać w tym, co się dzieje. Wina leży po stronie PiSu i również po stronie Ukrainy. Oczywiście, że tak. Ja może najpierw chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo wszyscy są zdziwieni, że nagle poparłem KO. Znaczy nie tak nagle, nie tak nagle ja namawiałem bardzo głośno do pewnego momentu do tego, żeby w ogóle nie głosować, obalić ten system, olać te wybory, ponieważ proszę państwa. Jeśli myślicie, że mnie odpowiada ta cała bańka KO razem z ich tymi wszystkimi równościami, gościniami, tymi wszystkimi różnymi zadęciami, dla mnie nadal płcie są tylko dwie, po prostu dla mnie cała reszta jest swoistego rodzaju mutacją, nie mówię o tym wydaturzeniem. Ja uważam, że nie potrzeba żadnych specjalnych ustaw, ponieważ ja oceniam ludzi tylko, tylko według bardzo prostego schematu, są albo dobrze, albo źli. Na złodziej zawsze jest złodziejem i nie obchodzi mnie jego kolor skóry. Preferencje seksualne, z kim śpi, jak śpi, na kim śpi, w co wierzy, czy nie wierzy, to jest jego prywatna sprawa jako Marasem. Mnie to absolutnie nie interesuje i nie potrzeba tego, co się dzieje w tej chwili, żadnych moich, żadnych mów nienawiści, i tak dalej, i tak dalej. Człowiek albo robi dobrze, albo robi źle. I to trzeba po prostu, oczywiście, to jest tylko umownie, bo jest cały odcieni szarości. Cieńszarości. I po prostu myślicie, że mnie pasowało to wszystko, co robiła PO. Ja dobrze pamiętałem poprzednie rządy PO i absolutno ich dosłownie olewanie ludzi i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale za rządów PiS-u, i to nie chodzi wcale o ustawę dezobilizacyjną, to chociaż to się zgrało w czasie, tak prawdę mówiąc, gdzie tak naprawdę zacząłem PiS krytykować, ale właśnie po 24 lutego 2022 roku były trzy takie momenty, w których już wiedziałem, że trzeba zrobić wszystko, żeby pisać odsunąć od władzy. Pierwszym takim momentem było, było oświadczenie, oświadczenie Dudy, dokładnie to było 15 sierpnia 2022 roku. W którym na, na obchodach Dnia Wojska, gdzie prezydent Duda powiedział wyraźnie, że oddaliśmy Ukrainie nasze uzbrojenie oddziałów pierwszorzędowych, oddziałów, oddziałów tych pierwszorzędowych, oddaliśmy to Ukrainie i to Duda powiedział publicznie wtedy. Potem był order Orła Białego dla Złońskiego, który dla mnie był policzkiem w ogóle. No i proszę Państwa, i wizyta Bidena, która nie była wizytą w Polsce, tak praktycznie, ale byłaby wizytą na Ukrainie i poświęcona była tylko i wyłącznie Ukrainę, a Ukrainie, a Ukraina, a Polska się absolutnie nie liczyła do tego, i wszyscy spisu byli rozanieleni tą wizytą. No i trzecia część to jest sprawa w miarę świeża, bo to jest zeszły rok 7 lipca po NATO obchody, teoretycznie obchody, teoretyczne rzezi wołońskiej, manipulacja, w manipulacja niesamowita i polski premier z dwoma patykami stojącymi na pustym polu. Po prostu. Czy też wizyta Dudy, w której Zełęski uczył w, w jakimś kościele, gdzie Zełęski wpadł dosłownie na minut później, on jest całkiem dokładnie. I to spowodowało, między innymi te dwa fakty spowodowały, że postanowiłem w tym momencie, rozumiejąc, że i tak ludzie pójdą do głosowania, ale należy zrobić wszystko z kimkolwiek. Tak naprawdę, ja wiem, że to się nie spodoba bańce K.O. po prostu i w tym momencie, żeby odsunąć pis od władzy, bo pis prowadzi nas prosto do wojny. Miałem również informację, zresztą pan redaktor pewnie potwierdzi część tych informacji, od różnych moich znajomych spisów, przerażonych zresztą tym, co się dzieje, przerażonych, że oni sobie ubzdurali jakąś Unię Ukraińsko-Polską, w której. Jeden będzie prezydentem, drugi będzie premierem i będą sobie rządzić po wszeczasy, czasy, nie rozumiejąc zresztą, że Polska nie ma szans w tej Unii, gdyż jest krajem o wiele słabszym. 24 lutego odrobiłem audycję radiową, możecie to sprawdzić, jest na Mix Klu Klaudzie, gdzie powiedziałem o trzech możliwościach zakończenia tego konfliktu. Możliwość pierwsza Ukraina wygrała. Mamy wówczas państwo uzbrojone po zęby. Z częściową, szczególnie na Ukrainie Zachodniej ludnością, która nie jest nastawiona powiedzmy szczerze, chętnie Polski, po prostu konkurenta, który w tym, który będzie po tym zwycięstwie, chciał rządzić całą Europą Środkowo-Wschodnią. I prawdopodobnie będzie i, i tak, i tak, i tak mogłoby się stać. Ewentualność druga, Ukraina przegrywa. Mamy więc Rosję na bardzo dużym obszarze wzdłuż polskiej granicy. Mamy Rosję, która nie to, że się nie zatrzyma w sensie militarnym, ale nie zatrzyma się w sensie politycznym, a ponieważ będzie miała w ręku również Ukrainę, więc tym, czym steruje od jeszcze lat 80., czyli Czyli kultem bandery, bo tym steruje Rosja idealnie, nastawionej zresztą roszczeniowo w stosunku do Polski i to najprawdopodobniej wykorzysta. I sprawa trzecia, moim zdaniem najgorsza dla nas. Ukraina wygrywa i przegrywa jednocześnie. To, co się dzieje teraz. To, co się dzieje teraz, bo ponieważ Ukraina, proszę Państwa, tak jak powiedział Donald Tusk, jest w stanie krytycznym, to, co mówi prasa, to jest tylko i wyłącznie propaganda. Ukraina teoretycznie wygrywa, bo nie można ogłosić przegranej, ale to, to będzie prusowe zwycięstwo, dlatego że jeżeli Rosjanie się wycofają, o ile się wycofają, bo Rosjanie mogą przestać, zatrzymać działania wojenne, teoretycznie wycofać się z zajętych terenów, ale zażądać i to będzie cena za pokój, za pokój z Ukrainą zażądać oczywiście nie ma mowy o Krymie ale zażądać na przykład referendum na spornych terytoriach. I jeszcze dodatkowo się coś pojawi i zainstalować swój rząd w Kijowie, a obecna władza będzie musiała to uzasadnić społeczeństwu. Zawsze w czasie wojny jest taka sytuacja, że społeczeństwo, każde społeczeństwo, dotyczyło to również społeczeństwa polskiego w 1939 roku, zaczyna być nagle, czuje się bardzo jakby to powiedzieć, to zagrożenie powoduje, że to budzi ogromny nacjonalizm i szowinizm społeczny. I ten szowinizm i ten nacjonalizm społeczny w każdym praktycznie trzeba w jakiś sposób zdyskontować. A więc w tym momencie jakakolwiek ustępstwa na rzecz Rosji i zgoda na jakikolwiek pokój bez odzyskania Krymu, na przykład, będą uznane przez wrogów Załęckiego i przez część tego społeczeństwa za. Będą uznane za porażkę Ukrainy. Sto, stąd też ja mówię, że to jest wygrana i przegrana jednocześnie. I cóż, i wtedy wchodzi w grę poetyka tego słynnego Dolchsto, dolchstoss legendę, to na czym bazował Adolf Hitler, czyli polityka ciosów plecy. Idealnie się nadają do tego Polacy. I to w tej chwili widzimy. Nie. W każdym z tych trzech ewentualności Polacy mają przechlapane, i rząd pisu tego nie rozumiał. Rząd pisu bzdurał sobie jakiś. Jakąś Unię, co takie, coś tego, a generalnie i generalnie to do tego wszystkiego dopełniła, postawiła kropkę na i ustawa o obronie ojczyzny. Bo ustawa o obronie ojczyzny jest ustawą o mięsie armatnim, tam nie ma nic na temat obrony ojczyzny, tam jest na temat ilości ludzi, która prawdopodobnie gdzieś by została wybrana. Ponieważ również wiedziałem, że od czasów, że Donald Tusk i jego środowiska, ja mówię Donald Tusk umownie, i jego środowisko, przy czym nie jest to do końca środowisko, w którym, jest, są, w którym są do końca koalicjanci, proszę Państwa, to nie jest tak. To środowisko z części europejskiej, wbrew pozorom, mimo tego całego merkelizmu, mimo tych wszystkich rzeczy, jest przeciwne w wchodzeniu w tą wojnę. I wiedziałem, że Donald Tusk będzie robił wszystko, żeby, to, żeby do tego nie doszło, żeby Polacy nie uczestniczyli w tym wszystkim. Przypominam również, że, że to też widać było z niektórych wypowiedzi Bidena i nie tylko Bidena, że Amerykanie byliby bardzo zadowoleni z sytuacji, gdyby rzeczywiście jakieś oddziały tam inne ruszyły na tę Ukrainę i tak dalej, tworząc pewien bufor, bo ponieważ mimo pobytu w NATO, Mimo tego, że jesteśmy w NATO, mimo tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, a właściwie bardziej chodzi o NATO, Amerykanie prowadzą zawsze własną politykę. Ukraina przegrywa, ponieważ Ukraina popełniła szereg błędów, błędów e, politycznych, przede wszystkim nie przeanalizowali, na przykład tego, co mówiła prasa amerykańska o wojnie polskiej i polsko-niemieckiej w roku 39 do 1941 do Pearl Harbor. Nie, przesad, nie, nie zrozumiała, że Zachód może być zmęczony wojną, że tak naprawdę nie, zupełnie nie przeanalizowali sytuacji i upadku Jugosławii, za które zapłacili ludzie przede wszystkim, gdzie mimo tych wszystkich słów krytycznych i tak dalej, obrony, demokracji, to są tylko słowa, proszę Państwa, to Jugosławia niestety została zamordowana przez dokładnie. Ja nie mówię, czy to dobrze, czy źle, ja w tej chwili nie oceniam, podaję fakt. Ukraina przegrała również, bo, bo pomyślała, bo zapomniała o tym, że Unia Europejska jest konglomeratem nie tylko takich krajów jak Polska, ale tam są również Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, ci, którzy zakładali tą Unię Europejską. I ochrona rynku i ochrona obywateli Unii Europejskiej jest dla nich ważniejsza, a Ukrainie się wydawało, że jest już w Unii Europejskiej, a nie jest w Unii Europejskiej. O wczorajsze słowa zresztą, to chyba wczoraj powiedział premier Ukrainy Czmychal, który powiedział, że w krajach Unii Europejskiej są, jest bardzo dużo zwolenników Putina, na przykład w Polsce, są właściwie policzki. Polityka PiSu zresztą spowodowała niesamowity podział między nami a Ukraińcami. To, jest, to była to większe niż rzeź wołyńska, ponieważ o rzeź wołyńskiej można było się kłócić dyskutować. Trzeba było to robić. Oni zabronili w ogóle jakiejkolwiek dyskusji, bo przypominam, że to PiS tak naprawdę zabronił i kazał odwołać konferencję na ten temat. Zaczął prześladować dokładnie wszystkich tych, którzy o tym pamiętają, a przede wszystkim nazywać ruskimi ruskimi onocami każdy, kto o tym wspomina. Kto, kto o tym wspomina. I jednocześnie za czasów PiSu powstała ogromna propaganda wojenna. Te słynne, te, ja już nie mówię o tych 300 tysiącach żołnierzy, ja te dziwne zakupy tak naprawdę, które nie służą obronności, ponieważ obronność to jest cały system, również system zabezpieczenia rodności cywilnej z drogami ewakuacyjnymi z miasta z Warszawy na przykład i tak dalej i tak dalej. Niestety tutaj panie redaktorze proszę się nie obrażać, ale tak samo jak po pandemii uważam, że te lata od czasów pandemii do tego co się dzieje dziś dokładnie, do z tego, że Jesteśmy dwoma, że Polska jest krajem podzielonym na dwie bańki. Jest jeszcze trzecia bańka symetrystów, która jest najgłupsza w ogóle. Ja nie jestem przy anarchistą w żadnej bańce, patrzę na to z góry po prostu. Wyraźnie o, tym, wyraźnie o tym mówię. To niestety jest również niesamowita porażka dziennikarstwa. Ja bardzo często w tej chwili, szczególnie po tych wyborach, po tym co się dzieje, odbieram, że te wszystkie wojny, tak zwane na górze te Kłótnie między innymi to, o, o, o czym my mówimy, to jest walka dziennikarzy między sobą po prostu. Głównie dziennikarze walczą między sobą, a ponieważ próba zwrócenia uwagi na, zaraz powiem jakby po pewnym przykładzie, na, na pewną głupotę takich stwierdzeń, kończy się albo blokowaniem w mediach społecznościowych, albo wyzwaniem od ruskich noc. Nie chcę wymieniać nazwiska dziennikarza, ale mówienie i oskarżanie polskich mężczyzn o to, to co było w 24, to co się stało, to co było od soboty się dzieje na profilu jednego dziennikarza, o to, że jak wybuchnie wojna to będą uciekać i w ogóle, w ogóle, bo on, dziennikarz on tam jest korespondentem i tak dalej. Więc to moje pytanie, czy on kiedykolwiek strzelał do kogoś i ktoś strzela do niego, no to stwierdził, że jest dziennikarzem, ale, wywar, wywar, ale wszyscy i to jest ze znanego portalu i znany dziennikarz. Ale wszystkich uznaje natychmiast za tchórzy, bo zarządzanie cudzym życiem i bohaterstwem jest najbardziej wygodne, szczególnie jak się jest dziennikarzem, który nie będzie strzelał, tym bardziej, że on wyraźnie napisał, że jak się wojna zaczęła, to on był w Kijowie i, i wziął natychmiast tak zwany plecak ewakuacyjny. Więc ja też się zapytałem, że jaka jest różnica między, że niektórzy wzięli plecaki frontowe, więc to jest plecak ewakuacyjny kontra plecak frontowy. Plecak ewakuacyjny do ucieczki, a że razem z nim prawie 4 miliony w sumie Ukraińców młodych, mogących służyć w armii, wzięło też plecaki ewakuacyjne i uciekło z kraju. To tego już pan dziennikarz nie zauważył, ale ob obraża po prostu również polskich mężczyzn i polskich i generalnie Polaków. Nikt nie wie, co by zrobił w momencie, gdyby było zagrożenie. Należy no, przede wszystkim uniknąć, uniknąć sytuacji, no właśnie, to, to, to co do zagrożenia robił... doszło. Bo PiS, PiS no, czy ja mam wrażenie, że PiS uważał, bo rozmawialiśmy właśnie o tych rzeczach takich, o których pan powiedział, że ja potwierdzam. No wiadomo, że PiS flirtował z Rosją. Ten flirt był za pośrednictwem Viktora Orbana, ale nie tylko. Przypomnijmy, że kiedy już wiedzieli o tym, że Rosja zaatakuje Ukrainę z pełnią sił, to był listopad przynajmniej 2021 roku, a niektórzy twierdzą, że także końcówka października nie wykonali żadnej pracy na rzecz przygotowania ludzi na napływ uchodźców. Nie dokonano nawet prostej inwentaryzacji miejsc, w których tych uchodźców można zakwaterować. Gdyby, panie nie, gdyby panie nie, nie doszło, bo ja, ja tylko chciałem chronologię przypomnieć, że A. PiS wtedy zaprosił do Warszawy panią Le Pen, która jest wprost finansowana przez Kreml. Ona bierze pożyczki wprost od oligarchów kremlowskich, od ich banków, na działania polityczne, na kampanię wyborczą we Francji, ponieważ we Francji banki nie chcą jej pożyczać pieniędzy. I oni się z nią spotykają, wspierają ją w kampanii wyborczej, traktują ją jako. Jej zwycięstwo jako swoje by potraktowali, jako szansę na wzmocnienie swojej pozycji w Europie. Potem jeszcze uczestniczą w rozmowach w Hiszpanii, gdzie też spotykają się ludzie jawnie wspierający Putina i nie wykonują takich prostych prac zabezpieczających, tak jakby albo chcieli wywołać wielki kryzys humanitarny w Polsce, albo jakby mieli informację, że ta wojna tak długo nie potrwa, żeby się było przed czym bronić. Panie doktorze, przede wszystkim PiS wpuścił jako chyba jedyny kraj na świecie bez żadnej kontroli tych ludzi. Ja to oglądałem wszystko z zewnątrz. Widziałem, co się dzieje na miejscu w Wielkiej Brytanii, gdzie Brytyjczycy od razu stworzyli obóz teoretycznie dla uchodźców. Przybyło tam, zdaje się, 6 tysięcy, z tych 6 tysięcy zostało 700, tylko tych, którzy mieli rodziny. Oni nie dali żadnych pieniędzy, nic po prostu. Oni, są, oni wydali pieniądze na szkolenie żołnierzy i szkolą tych żołnierzy, na pomoc finansową, na zrobienie te, również takich rzeczy, które i tutaj muszę powiedzieć, ale bez szczegółów, ja też robiłem, związanych z frontem, i pan dziennikarz jeden, niech sobie nie gada, bo nie jest tylko dziennikarzem, związanych z frontem, bo mnie o to proszono. Oczywiście za darmo, to nie chodzi o to za pieniądze, bo trzeba im było pomóc Ukraińcom, a więc szkolenia, ustawienia, pewne działania kontrwywiadowcze i wywiadowcze, nieważne. Natomiast, proszę państwa, yy, natomiast to, co zrobił PiS, to wpuścił bez całkowitej kontroli Całą, całe miliony ludzi. To, czego się nie zdarzyło nigdzie na świecie, wśród których nie wszyscy byli Ukraińcami uciekającymi przed wojną. Niektórzy Ukraińcy, jak wskazuje ostatni sukces teoretycznie ABW, byli na usługach Rosjan. I nawet w tej masie tych 4 milionów Ukraińców, które się teraz mówi, będzie 10 tysięcy tych rosyjskich ludzi pod wpływem rosyjskim, to jest i tak dużo. To zdestabilizowało dokładnie to, co się dzieje w Polsce, To sytuację w Polsce. Stworzyło pewne niebezpieczeństwo. Już nie chcę używać słowa piątej kolumny, bo to bez sensu, ale to każdy oczywiście wie o co mi chodzi. Ale dało ogromną podstawę do działań werbunkowo-dywersyjnych dla rosyjskich służb. To było oczywiste. Ja nie wiem, dlaczego PiS to zrobił. Dlaczego PiS to zrobił? Oprócz tego jest jeszcze jedna rzecz. PiS był zwyczaju Zełańskiego i jego ludzi do tego, że jest na każde zawołanie, że się wzywa polskiego prezydenta, wzywa się polskiego premiera. I teraz, proszę Państwa, kontrast. Proszę zobaczyć Donald Tusk bez względu na to, co byście mówili. Proszę Państwa, proszę zrozumieć, ja również musiałem z różnych powodów, ostatecznie to po mnie też załatwiło troszeczkę, przejść. Przezwyciężyć własne idiosynkrazję i zrozumieć, na czym to wszystko polega. I tu nie chodzi o idiosynkrazję, bo od takiego Wrońskiego ważniejsza jest właśnie Polska i bezpieczeństwo państwa, państwa synów, mężów, braci, dzieci, sióstr, wszystko jedno. Nasze, nasze właśnie bezpieczeństwo. I teraz proszę zobaczyć, na słynnej konferencji, na konferencji, o której mówiłem, Donalda Tuska, który mówił o krytycznej sytuacji w Ukrainie i że Polska jest w tej ciężkiej sytuacji, on to powiedział. Prawdopodobnie przecież on nie powie tego, co. dyplomacja to jest przede wszystkim sprawa niedomówień, eufemizmu, więc nie powie to, co można. Trzeba to spojrzeć między wierszami. Oznaczało, oznaczało to, że są jakieś również naciski z zachodu na Polskę, którym on się przeciwstawił. Ta jego konferencja poświęcona była głównie tego, pamiętajcie, Ukraińcy, zawdzięczacie nam praktycznie wszystko. Zawdzięczacie nam to, że istniejecie, bo tak trzeba odczytać, jeszcze, i to, że Rosjanom się pod możecie się Rosjanom opierać i że Rosjanie nie zdobyli Kijowa, jeszcze was nie podbili, zawdzięczacie nam. Później, proszę zauważyć, bardzo dziwna konferencja z Ursulą von der Leyen, gdzie Ursula von der Leyen, która nie lubi ten premier Belgii która nie na drugi dzień była, prawda? Pamiętacie, które ona nie lubi, lubi dużo mówić, i ona właściwie tylko się uśmiechała, gdzie w tej konferencji Tusk wyraźnie poś, pokazał, poświęcił tak, że Ukraina aspiruje do Unii Europejskiej. My jesteśmy za Unią Europejską, ale, ale Ukraina nie jest w Unii Europejskiej, a Unia Europejska będzie chronić swoich obywateli, swoich rolników i swoje rynki. To wyraźnie powiedział Tusk. Czyli w tym momencie pokazał się swoistą asertywnością. Również świetnym zabiegiem było to, że nie pojechał na tą, i to chyba bardzo wkurzyło Ukraińców, że nie pojechał na, tą, na ten propagandowy cyrk w, na granicy. Oczywiście, że wykrywali, że Rosjanie skorzystali i wysypują te zboża, i ten protest jest miejscami głupi, bo ludziom się da łatwo zmanipulować. Ten protest w ten sposób, w ten sposób robiony. I tu chciałbym powiedzieć, że infrastruktura krytyczna i ogłoszenie niektórych przejść i niektórych dróg, które są i tak zamknięte, jak na przykład drogi kolejowe z do, nie chcę mówić gdzie i tak, są zawsze, są zamknięte dla ludzi, nie jest zamknięciem całej granicy, więc ich nie manipulują w tej republice, bo to nie jest zamknięcie całej granicy z Ukrainą, tylko określonych przejść, określonych dróg na określony sposób, po prostu, i kolejowych i drogowych, tam dokładnie chodzi chyba o trzy czy cztery drogi do tej zasadzie i parę linii kolejowych, więc to nie jest tak. To nie tak wygląda. I w tym momencie Tusk, jak pierwszy raz właściwie od czasu trwania tej wojny widziałem polskiego premiera, który był asertywny. Który był asertywny, który nie klęczał przed Zeleńskim dając mu order Orła Białego, nie wiadomo za co zresztą, za to, że jest Zeleński. Proszę Państwa, zapisu nie chciano słuchać w ogóle tego, co mówią ludzie. Ja miałem informacje z granicy, bezpośrednio, od Polaków, Mieszkających na granicy, co oni sobie myślą, co się dzieje w Przemyślu, co się dzieje w innych miejscowościach, których nawet nie chcę wymieniać, żeby, nie, żeby ludzi, nie, po, ludzi po prostu nie, nie dekonspirować w tym momencie. Miałem, do, widać było wyraźnie, co się, co się dzieje. Miałem zdjęcia, informacje kupujących Ukraińców wszystko dokładnie korzystających, zdjęcia polskiej pomocy, która jest wykupywana i sprzedawana, również czasami na zachód. I na zachód, i różne innej rzeczy. To nie jest tak, byśmy pomogli, ale tych uchodźców, proszę państwa, tak naprawdę nie było aż tylu. Ci uchodźcy była ogromna grupa ludzi, bo, ludzi z Ukrainy Wschodniej, bo to za to wszystko dostała Ukraina Wschodnia. Ukraina Zachodnia wyszła z tego obronną w ogóle ręką, nie licząc tam jakichś zniszczeń w Lwowie. To oczywiście zaraz powiedzą, e, ruska Onuca, zniszczenia w Lwowie, ale jest ogromna różnica. To nawet jak ja rozmawiam z Ukraińcami z tam z daleka, tam z prawie spod Doniecka i tak dalej, ci, którzy gdzieś tam walczą, oni są nam wdzięczni. Naprawdę są nam wdzięczni i lubią Polaków, ale jak się rozmawia czasami z Ukraińcami z, Ukraińcami z zachodniej, z zachodniej. Ukrainy jest zupełnie inna postać. Oni tam, ten bandera, im tam został narzucony ten banderys na wschodzie. Oni przedtem w ogóle nie wiedzieli, kto to jest tak na dobrą sprawę. Dopiero później to się zrobiło. Niestety, do, PiS doprowadził w Polsce do niesamowitej generalizacji i do ogromnego konfliktu ze względu na, na przywileje dla Ukraińców, różne inne takie historie i tak dalej. Ale przede wszystkim to, że... Każdy, kto powie na ten temat, że jest przeciwny wojnie i że Polska nie powinna w tej wojnie uczestniczyć, natychmiast nazywany jest rosyjską onucą. Niestety, również przez umownie pana stronę, panie redaktorze, czyli przez dziennikarzy popierających KO, działających na Twitterze. Tylko próba powiedzenia tego, że tego co ja mówię, natychmiast człowiek jest nazywany rosyjską onucą. Nie tak nie nazywają, bo niektórzy znają mój życiorys, więc wiedzą, że nie można tak nazwać. Naprawdę proszę Państwa. Pamiętajcie, wojna jest sprawą polityków. Głównie sprawą polityków. To jest taka trochę trawestacja z, kla z klauzy Jest sprawą polityków i finansjery. Nie wasza. Wy tylko giniecie w tym wszystkim. Należy wszystko zrobić, żeby do tej wojny nie była, w razie czego być przygotowanym, ale tu u nas. Tu u nas. Ja również usłyszałem plotkę, proszę potraktować to jako. jako Teorię spiskową, tak na dobrą sprawę, że te zakupy, wszystkie, które zrobił PiS i tak szumnie o nich mówi, miały być natychmiast przekazane do wprowadzone do, do boju na Ukrainie, do walki na Ukrainie po prostu. To jest bez sensu. Dlaczego oni to robili? I pan mówi, że paradoksalnie to nie jest tak, że oni popierali Ukrainę Zełęckiego, a właśnie, że nie. To jest ten stary numer, który z czasów jeszcze sowieckich. Już jak się Związek Radziecki rozpada, jak się tworzyła Ukraina, ja pamiętam takie rzeczy z wywiadu, Rosjanie mieli bardzo ciekawy, to nawet Gorbaczow, a potem Jelcyn, a już na pewno Putin, bardzo ciekawy pomysł, tak na dobrą sprawę, podzielić tę Ukrainę w diabły, a więc... Niech dla nich z naszego z rosyjskiego punktu widzenia, strategicznego punktu widzenia wygodniej będzie mieć małe dziesięciomilionowe państewko pod tytułem Ukraina nastawione zresztą niesamowicie nie tyle antyrosyjsko, co na przykład antypolsko, bo to będzie wspaniały bufor. A całą Ukrainę Wschodnią. Jeżeli, proszę Państwa, prześledzicie majątki oligarchów rosyjskich, a przy okazji dotyczy to również niektórych premierów byłych rosyjskich, byłych nie, ukry, rosyjskich i ukraińskich, dotyczy to również małych, byłych premierów ukraińskich i to jeszcze z dawnych czasów. I przykład takiego jak JSK Energy, takiej pierwszej, pierwszego poprzedniczki jakby Gazpromu. Gazpromu. To ich interesy są głównie Rosja, Ukraina Wschodnia, Rosja, Ukraina Wschodnia, nigdy właściwie Ukraina Zachodnia. To z tego to, to widać wyraźnie. I Piś chyba sobie pomyślał w tym momencie: no dobrze, to niech sobie Rosjanie wezmą tamte, a my wejdziemy w Ukrainę, będziemy mieli znowu pospolitą Polska, Pol obojga narodów, ukochaną sanację z naszym ukochanym Lwowem i wszystkim i tak dalej. No o taką, ta, taka, taka wizja została przedstawiona po raz pierwszy publicznie w analizie, którą opublikował najpierw na Facebooku a później na swoim kanale na YouTube mecenas Roman Giertych, nazywając to planem Orbana, ewidentnie widać było, że Jarosław Kaczyński dążył do polskiej obecności zbrojnej, która miała być, uwaga, za zgodą i na prośbę Ukraińców. I tam doszło do takiej bardzo mocnej scysji, bo... W pewnym momencie w marcu 2022 roku Wołodymir Zełenski publicznie powiedział, że wyraźnie powiedział, że żadnych sił nie, żadne siły bez jego wiedzy, zgody, dopóki on jest prezydentem, nie wejdą na Ukrainę. A Jarosław Kaczyński forsował swój autorski pomysł pokojowych sił NATO, które w ogóle nie istnieją. Nie ma czegoś takiego jak pokojowe siły NATO. Nie mogą być pokojowe siły NATO, pokojowe siły mogą być tylko nz u To była pierwsza rzecz, ale oni później myśleli o tym w kategoriach nawet wspólnego państwa. Tak, bo... oni nie, bo oni nie. oni, Znaczy, ja, ja, tak jak i moje wiewiórki to y, twierdziły, tam pomysł był taki. Putin błyskawicznie zajmuje Kijów. Reszta ukraińskiego państwa się sypi, ta część demokratyczna, która nie chce reżimu prorosyjskiego, woła o pomoc. I mieliśmy informacje, że które próbowaliśmy weryfikować, że Mateusz Morawiecki w tym swoim słynnym wyjeździe do Hiszpanii miał za, zabiegać tam o to, aby po tym, jak Kijów zostanie opanowany przez jakiś tam prorosyjski rząd, znaczy, że Kijów upadnie, powstanie prorosyjski rząd, żeby Polska była proszona o udzielenie wsparcia tej demokratycznej części zachodniej Ukrainy. Bo z kolei Putin, to jest to, co pan powiedział, Putin chciał się koniecznie pozbyć części zachodnio- Ukraińskiej, ponieważ tam jest najsilniejszy nacjonalizm. On jest, nacjonalizm jest zarówno antypolski, jak i antyrosyjski. Ja sam mam dosy, do, osobiste doświadczenie wynikające z faktu, że kiedy w 1999 roku pracowałem, przygotowywałem się w Lwowie do mistrzostw Polski w czachach seniorów, czyli tych. Normalnych mistrzostw. Pracowałem z ukraińskim arcymistrzem i on mi zwrócił uwagę, że kiedy wychodziliśmy na obiad przerywając nasz trening, abym nie rozmawiał z nim po rosyjsku w Welwowie, bo to jest źle widziane, szczególnie z moim akcentem, który może być wzięty za akcent. Rosyjski i żebyśmy rozmawiali po polsku. Ja się w jakim języku mamy rozmawiać? On mówi, po polsku. I on powiedział, że język polski jest akceptowany w Lwowie, język rosyjski bardzo wtedy. I to było uwaga, bez wojny 25 lat temu. Nie, że wtedy, że wtedy ten język po prostu był jakimś, on mi rzucił nawet takim żartobliwym, że mogę skończyć z w plecach, po prostu, jak będę mówił po rosyjsku w Lwowie, końcówka lat 90. Więc to się wszystko składa. Putin chciał, aby Polska tam weszła. Wiadomo, że Polska by nie ogłosiła zaboru, tylko to było ogłoszone było tak, jak pan mówi, albo, no bo przecież ten kadłub to nie mógłby być równorzędnym państwem, to byłaby mhm. jakaś autonomia. Od Generalnie to ja nie wiem skąd oni wzięli ten plan, bo to de facto ktoś nawet, to wydaje mi się, że również część Ukraińców na to poszła, część rządu ukraińskiego, bo oni pewnie uznali, że w razie czego, to po pierwsze mają jeszcze wojska i żołnierzy w razie wspólnego państwa, a po drugie przy wspólnym państwie automatycznie wchodzą do Unii Europejskiej. No to jest inna sprawa, to jest głupi pomysł po prostu, był, ale taki pomysł był. Taki pomysł był i to mi mówili również w zakresie wojskowym, a przede wszystkim ja zawsze słyszałem, że po prostu wszystko jest podpoczątkowane ewentualnym działaniom polskim, wojem wojskowym, polskiego wojska na terenie Ukrainy w tym momencie. Na co oczywiście nie zgodziłoby się NATO, bo Putin chyba też tylko na to czekał. Natomiast tym, co pan mówi, to jest nie tylko kwestia, odrzućmy ideologię. Całkowicie odrzućmy ideologię, te wszystkie bla, bla dyplomatyczne. To jest sprawa jest bardzo pragmatyczna z punktu widzenia Moskwy. Ja też bym chciał mieć państwo dość nacjonalistyczne, mocne, na dobrą sprawę mocne, nastawione zresztą przeciwko Zachodowi, bo dla nich Polska to Zachód, dla Rosjan, jako bufor. Po prostu jako bufor. Jeszcze jeden bufor, strefę zniotu i tak dalej. Donald Tusk natomiast ewidentnie się przeciw temu się sprzeciwia i sprzeciwia. On w pewnym momencie zaczął mówić, mówić o interesach, o, o, i tak samo zresztą jak i Radosław Sikorski, też musiałem wznieść się na swoje własne idiosynkrazje. Niektórzy pamiętają mój występ w TVP Info przeciwko zresztą Radosławowi Sikorskiemu, ale tu jest sprawa oczywista. W sposób pragmatyczny, dokładnie, tak jak to powiedział w onz oni podeszli do tego w sposób pragmatyczny. Ważne jest w, na nasze własne państwo i nasze własne bezpieczeństwo. Pomagajmy Ukrainie, jestem absolutnie za tym. Ja też pomagam, zarówno merytorycznie, raczej merytorycznie w pewnych rzeczach, nawet doradczych. Pomagajmy, jeżeli możemy, wysyłajmy broń. Zresztą, proszę Państwa, to jest efekt również. Tego, co było w konferencji w Monachium, na co w ogóle PIS nie zwrócił uwagi wcześniej. To znaczy, to też Monachium, na tej ostatniej konferencji, bo to już było troszeczkę wcześniej, dlatego Niemcy się opóźniali. Dopiero jak wrócił Donald, jak się pojawił rząd Donald Tuska, możliwe było, żeby rząd niemiecki zezwolił spółce Rheinmetall na robienie amunicji w Polsce, co jest efektem konferencji w Monachium, gdzie ta konferencja. Bezpieczeństwa w Monachium w zeszłym tygodniu, ona się skończyła. Głównym twierdzeniem tej konferencji jest to, że gospodarki krajów UE muszą się przestawić w tryb wojenny. I na drugi dzień kanclerz Scholz udzielił zezwolenia spółce Rheinmetall na wspólne z Polakami tworzenie czy robienie fabryk amunicji, amunicji czy jakiejś tego rodzaju obron, czego nie było zapisem, bo PiS to wyraźnie blokował, bo to powoduje w jednej strony o wiele większą Podmiotowość i zakres bezpieczeństwa polski, niż nowe Abramsy, bo tutaj wchodzimy już w układy czysto biznesowo-militarno-finansowe. Tego PiS nigdy nie rozumiał. To nie jest tak, że 300 tysięcy mięsa armat, jego hura, patry, krzyknie hura i pójdzie sobie na Ruski. Jeszcze jest jedna rzecz. Zarówno Donald Tusk, jak i Sikorski są politykami wieloletnimi mają o wiele większe informacje niż my wszyscy i wiedzą jak to wszystko działa i są w tym wszystkim pragmatyczni to jest okrutne co mówię ale polityka jest zawsze pragmatyczna i pokazywałem to na przykładzie jak Anglicy podeszli do tak zwanych uchodźców z Ukrainy i jak Niemcy podeszli inni podeszli no to to widać było to, to widać to wyraźnie i ich działanie jest dość w tym sensie dość logiczne oni po prostu mówią oni po prostu obaj bo ja tu mówię że obaj dlaczego ich łączę bo dla mnie ta koalicja, jak już powiedziałem, to nie są żadne tam inne ministry, jak się tam nazywa, czy idę, to mnie nie interesują. Interesuje mnie tylko w tej chwili ta sytuacja, że by wyprowadzić nas z tej właśnie, jak pan powiedział, strefy Gliot. I oni potrafią rozmawiać, zarówno z jednymi, jak i z drugimi, pokazać po prostu również, że Ameryka jest daleko. Rozumieją politykę amerykańską, wiedzą, że Amerykanie ja nie potępiam Amerykanów, bym robił idealnie to samo na ich miejscu, że. Doktryna w strike i polityka amerykańska jest wyjątkowo okrutna, pragmatyczna wobec wszystkich, szczególnie wobec sojuszników. Wiedzą dobrze, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi kosztuje, bardzo dużo kosztuje i potrafią się w tym poruszać. A to nie jest tak, że pojedzie pan Duda poza, że się go tam skinie i on będzie Stał, jak mu Trump coś podpisuje, albo Biden będzie chodził, będzie stał koło niego w Polsce im opowiadał jakieś, i opowiadał jakieś małe, Przepraszam bardzo, bo to były małe, komunały, po prostu, które sam nie wierzy, a Duda będzie stał obok rozanielony, po prostu. Więc tak nie jest. Nie wiem oczywiście, czego będzie dotyczyć ta wspólna wizyta Andrzeja Dudy i Donalda Tuska w Stanach Zjednoczonych. Przypuszczam, że padną tam pewne propozycje, pewien opór przeciwko tym propozycjom, coś tam się negocjuje, bo sojusz ze Stanami jest niepodważalny i będzie niepodważalny, ale Amerykanie również rozmawiają jak trzeba z sojusznikiem i z ludźmi, którzy wiedzą, na czym stoją. Oni rozmawiają z oni, rozmawiają, oni z Libi rozmowy dyplomatyczne, tak są rozmowy w biznesie. Więc jeżeli zauważą w tobie godnego partnera, a nie niewolnika, to będą z tobą rozmawiać jak z godnym partnerem, a jak nie niewolnikiem. Natomiast oni PIS bo uważali Amerykanie za niewolników, bo co mu im nie powiedzieli, to PIS zrobił, prawda na tej zasadzie. No właśnie, tylko teraz jest taka krótka, takie krótkie podsumowanie. Czyli mamy sytuację taką, w której PiS, bo ja bym chciał, żeby nasi widzowie zrozumieli, że PiS zaczął od flirtu z Rosją za pośrednictwem Orbana, że w domyśle oba państwa były zainteresowane. Jarosław Kaczyński chciał rozpadu Ukrainy, uważał, że ten rozpad Ukrainy jest przesądzony. Ja może przypomnę wszystkim wywiad, który się ukazał. Z ambasadorem rosyjskim cztery dni po agresji, którego jedyne uzasadnienie, ten wywiad w tygodniku sieci, który był skandaliczny w formie nie to tylko dlatego, że dano łamy. Bardzo duże ambasadorowi rosyjskiemu, ale chodzi także o to, że nie skontrowano jego twierdzeń o skorumpowanym faszystowskim rządzie. Nie zrobiono tego, co zrobił Radosław Sikorski publicznie parę dni temu. Materiał, który obejrzało wielu, wiele milionów ludzi na całym świecie, wiele milionów Polaków. Ja obejrzałem to z dumą, kiedy po ambasadorze rosyjskim wchodzi E, e, polski Minister Spraw Zagranicznych i w czterech minutach nasączonych informacją e, przepięknym angielskim po prostu prostuje w e, sposób pragmatyczny, bez żadnych filozoficznych, emocji. ideologicznych emocjonalnych. Tak. I to i tak, tak trzeba. Tak, I on, to, i on to robi. Ale co mamy tym? Mamy Flirt e, z największym sojusznikiem Rosji w flirt, to już tam nawet wielka przyjaźń jest ogłoszona największy flirt z Rosją, wielka przyjaźń z Orbanem, który ewidentnie sabotuje wszystkie działania pomocy na Ukrainie. Mało tego, publicznie nawołuje do wstrzymania pomocy na Ukrainie i wymuszenia w ten sposób pokoju, ponieważ Ukraina bez pomocy Europy nie będzie w stanie walczyć. Mało tego. Orban, który ustawił wojska na granicy oficjalnie i którego Kijów na poziomie swoich premierów i wicepremierów oskarżał wprost o plany zagarnięcia tzw. Ukrainy Zakarpackiej, gdzie jest według różnych szacunków Według ukraińskich 150, według węgierskich 200 tysięcy mniejszości węgierskiej. To były tereny, które przed słynnym pokojem kończącym dla Węgier I wojnę światową należały do Węgier, które w czasie II wojny światowej były chwilowo przed nich odzyskane i które uwaga, Orban publicznie kwestionuje ich przynależność. I ja mam wrażenie, że pan powiedział, że oni dożyli do wojny. Ja mam wrażenie, cały czas miałem wrażenie, że Jarosław Kaczyński nie rozumie, że walcząc o to, co on nazywał suwerennością, czyli żeby Polska, jemu się wydawało, że on jest w stanie zbudować suwerenność w oparciu o prywatną relację z Trumpem, który, jak mu się zgadzało, wszystko na rachunkach bankowych, to, były, to jest najlepiej to ilustruje taki słynny żarcik pod hasłem: że Trump dzwoni do, do Putina i mówi: Słuchaj, jak będziesz atakował Europę, to omin Polaków, bo oni dużo wydają na zbrojenia i zaatakuj bezpośrednio Niemcy, bo oni są poniżej tam 2% PKB. No, to, to, to są takie absurdalne żarciki pokazujące, jak bardzo oni nie rozumieją o co, o co chodzi. Ja mam wrażenie, że oni nie rozumieli to, że jeżeli nawet się porozumieli z Rosją, że dojdzie tylko i wyłącznie do jakiegoś starcia polsko-rosyjskiego, polsko-ukraińskiego, Polska, Polacy, Ukraińcy z jednej strony, Rosja z drugiej, z wojskami rosyjskimi w okolicach Zbrucza. I że, to nie, że, że może to w pewnym momencie wyjść poza granicę dania sobie publicznie poryju, dlatego że im się wydawało, że Rosja ma jakiś interes w stworzeniu takiego. Państwka, którym będzie takiego kołchozu, którym będzie rządził dyktatorski Jarosław Kaczyński. Mnie to strasznie przerażało. I teraz dopiero, tak jak ja to rozumiem, zaczyna się prowadzenie normalnej polityki zagranicznej na zgliszczach tego, co zrobił PiS. Bo co robi PiS? PiS bardzo mocno inwestuje w Ukrainę, przekazuje jej nasze najlepsze uzbrojenie, robi to bez żadnego ładu i składu, po czym na finiszu kampanii wyborczej wylewa na Ukraińców wiadra pomyj, nawet nie wiadra, jakieś tam szambiarki, wprowadza jakieś tego blokady, działa kompletnie nieracjonalnie tylko po to, żeby uzyskać głosy wyborców. Odwraca się o 180 i to, tak. co pan powiedział na temat, tylko to wie pan. Po prostu wiara w geniusza Kaczyńskiego jest wiarą ludzi, którzy nie wiedzą, co to znaczy słowo geniusz. Trzeba być naprawdę odwrotnym geniuszem i odwrotnie inteligentnym, żeby zasiąść do stołu i grać tak samo, jak grają. Jak gra tych dwóch słynnych graczy, jakim był Putin, Trump czy jakikolwiek prezydent Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze, potem bo, bo następna rzecz, zarówno Putin, co by o nim nie mówić, jak i prezydent Stanów Zjednoczonych, bo za to kto będzie, przysięga na swoją własną konstytucję swojego kraju i, i przysięga, że będzie służył dla dobra własnego kraju, które na ogół dobrem innych krajów nie jest. To o czym Kaczyński zupełnie zapomniał, bo jakimi Amerykanie interes tak na dobrą sprawę, Tworzenie takiego kadłubowego pajstewka i zgodę na to wszystko. I wydaje mi się, że Kaczyński myślał, że no on taki będzie sprytny, oszuka Trumpa i tak dalej, tylko że Kaczyński nie zarobił milionów, no przynajmniej oficjalnie. Natomiast Trump zarobił miliony i to w dolarach, mimo wszystko. Więc w tym i to w twardym, i to w twardym biznesie. To jest raz. Druga sprawa jest taka, że ja nigdy w ogóle tego nie mogłem zrozumieć, i nie mogę zrozumieć również, co się stało w Polsce, bo to, co do, do czego Kaczyński doprowadził, i przed czym, żeby prowadzić politykę, zabezpieczyć teraz to, co robi Tusk, chce zrobić Tusk ze swoją grupą, to niestety to jest kwestia. Zniszczenia podziałów w Polsce my jesteśmy podzieleni. To się udało Kaczyńskiemu. Co więcej, Kaczyńskiemu i ipisowi udała się, wyszła ta polityka wobec Ukrainy, łącznie z tym zwrotem o 180 stopni wyszła, dlatego że to widać teraz po reakcjach Ukraińców na pewno na pokazanie przez Polskę, przez Polskę czyli przez polskiego premiera i polski rząd asertywności. I ta reakcja dość histeryczna na to wszystko to wynika z tego, że oni byli też nie, prze, nie też nie przewidzieli, nie prze... Nie... Nie wiem, nie, nie, przes nie przeszacowali, nie w jaki sposób nie przeanalizowali, że może być różnica po tych wyborach, i że nie jest tak, że kiwniemy palcami, będziemy opowiadać yy, w kółko tą te historię na temat, jacy jesteśmy biedni, jak nas tu bordują i tak dalej, i nagle te rządy i nagle jakiś rząd się okaże być i zaraz tutaj się wszystko załatwi. Nie, to nie jest tak. Do tego przyzwyczaił Ukraińców Kaczyński. Oczywiście, proszę Państwa, ja mówię raz jeszcze ja nie mam pretensji o to do Ukraińców, tylko do polskiego rządu. Na miejscu Ukraińców robił tak samo. Ja również nie jestem, zaraz tutaj pewnie napiszą całą masę ludzi w komentarzach. O, proszę, rusko nucę i tak dalej, nie o to chodzi. Ja osobiście wiem, że ja osobiście z miłą chęcią, bym popatrzył Putina na kolanach, ale wiem jeszcze jedną rzecz. To, co wie prawdopodobnie to, co wie prawdopodobnie zarówno Donald Tusk, jak i Sikorski, jak i szereg normalnych polityków w Polsce, że nawet jak ta wojna się w jakikolwiek sposób skończy, bo ona się prędzej czy później skończy, to Moskwa nadal będzie rosyjska, nadal będzie rządził tam jakiś car, będzie się nazywał Putin, będzie się nazywał Aleksiej, Wowa, Wasia, wszystko jedno, jak się będzie nazywał. Rosja nadal będzie państwem. I nadal będzie kluczem do amerykańskiej polityki wobec Chin. Przykro mi. I to wie każdy chyba polityk, proszę Państwa. Każdy chyba polityk. Coś tutaj się chyba stało. Nie, wszystko w porządku. Przez moment mieliśmy porządku. Wachnięcie, tak mieliśmy przez moment wahnięcie, ale to sekundowe na słowie Dobrze. atomowym, ale to było zrozumiałe dla wszystkich. Tak, znaczy ja powiem Państwu tak, że mnie ludzie związani ze służbami tajnymi już jakiś czas temu powiedzieli, kiedy tam wszyscy się ekscytowali jakimiś pierwszymi sukcesami Ameryka tych wojsk ukraińskich, że Amerykanie w interesie amerykańskim nie jest zwycięstwo ukraińskie nad Rosją. To zwycięstwo rozumiane w taki sposób, żeby Rosja się rozpadła, a ukraińska flaga załopotała nad Moskwą. Prawda jest taka, że jak to mi wytłumaczono, żadne imperium nie jest zainteresowane w tym, żeby jakiś mały kraj pobił właśnie. imperium, ponieważ przykłady mogą iść zaraźliwe. O tym, o czym Pan powiedział, no oczywiście też właśnie nie wypada mówić, ale taka jest prawda, że Ukraina jest w tej chwili najsilniejszym państwem militarnie naszego regionu. Który, że tak. który ma przede wszystkim gigantycznie, gigantyczną siłę w postaci ludzi, którzy są weteranami wojennymi, ostrzeganymi w boju, a nie na świecie, tak, nie bojącymi się, się śmierci, będącymi fachowcami w swoim rzemiośle. Tak najkrócej rzecz biorąc. Ja mam wrażenie, że po raz pierwszy mamy ludzi, którzy mają jakąś sensowną politykę międzynarodową, którzy, powiem tak, jak Złański wezwał polskie władze na granicę, tak w sposób godny i spokojny Donald Tusk zaprosił go do Warszawy. Co jest takim pokazaniem, że Żeleński musi zrozumieć, iż chłopcy w krótkich spodenkach, którzy tutaj rzucili, już już nie, już nie rządzą, teraz są poważni ludzie, którzy rozumieją politykę międzynarodową. No i teraz pytanie jest takie: ja wiem, że to, to jest robienie z pana wróżki, ale teraz jest pytanie, o jaki scenariusz? walczymy i jak, a jakiego scenariusza się możemy spodziewać yy, na najbliższe lata? Panie redaktorze, nie, nie dziś, nie odpowiem na to. To tu musi jeszcze, poczekajmy do, po... dlatego że w tej chwili to zamieni się, wiecie Państwo, ja jestem praktykiem, ja raczej nie mówię różnych ciężkich słów czterosylabowych, ja po prostu mówię po prostu tak jak jest. Jestem polonistą z zawodu, a nie z wykształcenia, magistrem, co prawda, tylko, a nie profesorem od politologii i od bezpieczeństwa. Na pewno nie jestem przewodniczącym Komisji Polsko-Ukraińskiej, Komisji Spraw Zagranicznych parlamentarnej, żeby gadać takie bzdury jak pewien profesor. Za to profesora nie dostałem i nigdy bym nie dostał. Ja nie chcę robić wróż, ponieważ sytuacja jest najgorsza, jaka może być. Czyli najgorsze prawdopodobieństwo 50 na 50. Albo tak, albo inaczej. Czyli albo zrzucę atom, albo nie zrzucę atomu. Na przykład. Na przykład oczywiście. Poczekajmy, ponieważ będą dwie ważne rzeczy. Po pierwsze musi się rozwiązać i to prawdopodobnie w ciągu najbliższych dwóch tygodni awantura w Europie z rolnikami i z Zielonym Ładem. To wbrew pozorom wpłynie bardzo mocno na tą wojnę i na Ukrainę. Oprócz, bo rozwiąże się u nas, będzie, będzie wizyta w Stanach Zjednoczonych, która jest bardzo ważna w tej chwili, po prezydenta i premiera. Potem będzie spotkanie tego w Warszawie, to wspólne posiedzenie zapowiadane 28 marca, chyba polskiego rządu. W tej chwili mówienie o czymkolwiek jest po prostu, ja mogę wytworzyć Państwu całą masę różnych teorii, science fiction, z tym, że Ukraina wściekła na wysypane zboże, na przykład, czy Rosja chcąc podpuścić jeszcze bardziej. Wiele bardziej, żeby skonfliktować tutaj na terenie Polski, Ukraińców i Polaków, może uruchomić bojówki banderowskie we Wrocławiu w Wałbrzychu, czy w Szczecinie. Oznaczone na przykład ósemki, oznaczone symbolami ośmiornicy. Bo takie były, takie są. Mogę również to powiedzieć. Tylko po co? Tylko po co? Czy to jest prawda, czy nie? Nie wiem, co się zdarzy. wróżenie w tej chwili, wiem jedno. Sytuacja jest... Ja naprawdę nie zazdroszczę Donaldowi Tuskowi w tym momencie, bo nie dość, że ma w rządzie różnych dziwnych ludzi, przy okazji gratuluję panu premierowi, który i tak nie wie, że istnieją, panu premierowi udanej operacji neutralizacji Kołodziejczaka. Och, to trzeba było zrobić. Gratuluję, gratuluję panu premierowi. Ale mu nie zazdroszczę. On jest w tej chwili prawdopodobnie naciskany bo w Spadek po PiSie jest ogromny. On jest naciskany, jeżeli chodzi o Ukrainę, przez, przez Europę, przez niektóre kraje, czy przez Amerykę przyzwyczajony do tego, że robi się wszystko, co oni chcą. A z drugiej strony przez Ukrainę. Putin może zrobić różne, niewątpliwie należy się spodziewać różnych organizm, różnych akcji dywersyjnych, zarówno w sensie propagandowym, zarówno w, jak i w sensie. Do, powiedzmy, nawet... powiedzmy, do czego pan pije. Po prostu e, kilkadziesiąt godzin przed naszym nagraniem wysypano zboże w sposób hmm. bardzo profesjonalny, e, czyli w miejscu takim, tak zwanego, bla, tak, 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 gdzie jest po prostu e, czarna dziura, e, czyli gdzie nie ma nagrań, e, nie wiadomo kto to zrobił, nie wiadomo jak. Żadnych zatrzymań nie ma, czyli po prostu wszyscy przyszli na akcję w sposób bardzo profesjonalny, bez żadnych telefonów, bez żadnych rzeczy, które elektroniczne mogłyby ich identyfikować. No i też nie wiemy, czy to zrobili polscy rolnicy, czy na przykład zrobiło rosyjskie GRU, które w Polsce ma się bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Zresztą to prawdopodobnie to tak było, bo teraz tego typu wykorzystane i takich akcji się należy spodziewać po prostu, a dlatego powinniśmy mieć służby. No, ja już znaczy Umówmy się, że GRU może prowadzić, żeby nasi widzowie wiedzieli bo dla pana to jest oczywiste, a dla nich nie, że GRU może wymieniać ciosy między Polakami i Ukraińcami bez udziału Polaków i Ukraińców. To znaczy najpierw hmm. w cudzysłowie Polacy wysypują ukraińskie zboże, a potem ukraińscy banderowcy, a tak naprawdę znowu jednostki GRU będą karnie atakować Polaków. Taka zabawa, a nóż widerec się uda coś rozruszać. No więc to o to chodzi, będą chcieli to skłócić, bo tak prawdę mówiąc to w rezultacie Putin w tej chwili zrozumiał, że Polska... A może przestać być takim miękkim graczem i takim graczem bardzo plastycznym, z którym można zrobić wszystko. Szczególnie po tym przemówieniu Sikorskiego, zrozumiał, że tutaj może być nagle niezły opór. Mnie się wydaje, że Donatus dąży. Znaczy, ja jestem pewien i wiem o tym, bo to już było, to było widać wyraźnie z jego wypowiedzi, że Donatus dąży do zabezpieczenia kraju, ale nie do wysyłania go na rozróbę wojenną po prostu. Tutaj może. Marszałek Hołownia trochę histerycznie mówił, zupełnie nie tak jak Donald Tusk. No ale to jest marszałek Hołownia. Proszę mi wybaczyć, ja Polskę 2.50 również nie wierzę, absolutnie. Panie doktorze, sorry, musimy skończyć. Tak, Kończę, ja tylko sobie polecę historię no. na weekend. Na magazyn, którego jesteśmy jako Instytut Zarządzania Informacją, wydawcami. Ja jestem autorem, a tutaj Tajemnica Śmierci Batorego, jednego z ostatnich polskich królów, który święcił sukcesy na wschodzie, słynny obraz Batory pod Pskowem. Kto i dlaczego go zabił i dlaczego to zrobili Anglicy? Szanowni Państwo, historia na weekend w dobrych kioskach, w dobrych a na mnie, A na mnie się po tej audycji obrazi zarówno jedna bańka, jak i druga bańka, bo każda bańka wymaga absolutnego nie wiem, poddania się, przestania myślenia i poddania się. Tak jest Panie Redaktorze. I to dziennikarze i to powtórzę. I chciałem na koniec jeszcze proszę zobaczyć, że ja tutaj Panu Zabierał w tej chwili głos, bo chciałem powiedzieć raz jeszcze to, od czego zacząłem. Pamiętajcie, wojna, wojna jest sprawą polityków i finansjery, a, a giną na niej zwykli ludzie. Politycy i finansjera piją sobie herbatki w Londynie po prostu. I niestety, nasz świat dziennikarski w tą wojnę się wpisał, staje na usługach tych polityków i finansjery. I od czasów pandemii nikt bardziej się nie skompromitował jak polski w Przykro mi panie. Ale ja tylko chciałem... Ja, pan mówi, nie, bo pan mówi o symetrystach, a ja bym popatrzył zawsze kto, za co i za ile. Bo wśród tych symetrywców bardzo niewielu dało się przekonać. Reszta to poszła po prostu za... Ja to nie swoje. mówię o symetrystach. Dla mnie symetryści są jeszcze głupsi. Hmm. No to dla mnie to nie jest kwestia głupoty. Dla mnie to jest kwestia wyboru, czy chcesz, żeby twoi bliscy byli zatrudniani w spółkach Skarbu Państwa, czy chcesz no. dostawać granty, czy chcesz dostawać reklamy spółek Skarbu Państwa, czy chcesz, żeby spółki Skarbu Państwa promowały ciebie i na przykład e, wykupywały ci reklamy. To, to jest A dla mnie. Oczywiście, nie. panie dyrektorze, przepraszam za tą generalizację, bo jest kilku dziennikarzy, z którymi lubię rozmawiać, ale. Ale muszę zgeneralizować po prostu, bo patrząc na ten świat dziennikarski w tej chwili, ja naprawdę nie dziwię się ludziom, że po prostu są tak podzieleni, że dosłownie głupieją. No to wystarczy sobie jednocześnie puścić TVN24 i TV Republika, żeby zgłupieć do reszty. No, przepraszam bardzo. No dobrze, już. Szanowni Państwo, do zobaczenia.